Ten koncert to, niezależnie od gustów muzycznych, jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych tego roku w Bydgoszczy. W hali Łuczniczka za niespełna półtorej godziny wystąpi Jean-Michel Jarre. Ten najpopularniejszy na świecie twórca muzyki elektronicznej jest autorem niezapomnianych muzycznych spektakli. Sam mówi, że jego tegoroczna trasa koncertowa jest najbardziej spektakularną w karierze. Czy to prawda? Sprawdza to na miejscu dla Państwa Paulina Rubczak. Witaj. Chciałabym móc Państwu powiedzieć, że Jean-Michel Jarre jest gościem głównego wydania Zbliżeń, ale niestety Jean-Michel Jarre przyjechał do Bydgoszczy dosłownie kilka godzin temu, zrobił krótką, aczkolwiek bardzo perfekcyjną próbę i dał próbkę swoich możliwości, a także możliwości tych świateł, tego spektakularnego widowiska, które rozpocznie się tutaj o godzinie 24. 000 sprzedanych biletów, co oznacza, że na ten koncert jeszcze bilet można dostać, ale bardziej imponująca jest liczba osób, która przyjechała z Jean-Michelem Jarrem do Bydgoszczy. To jest 100 osób obsługi, własny kucharz, a Jean-Michela Jarra do Bydgoszczy przywiózł, właściwie doleciał prywatnym samolotem. Ja sądzę, że to będzie wielkie wydarzenie i nawet jeżeli ktoś nie lubi tej muzyki elektronicznej, tej wielkiej legendy, to tutaj być może jeszcze powinien się pojawić, bo tak jak powiedziałam, bilety być może jeszcze będą, co prawda nie te najtańsze, no ale będzie można je dostać. Ekspresyjne widowiska, w których główną rolę odgrywają dźwięk i światło. Twórczość Jean-Michel Jarre'a to połączenie analogowych syntezatorów, laserów i świateł. Wszystko przy wykorzystaniu najnowszej technologii cyfrowej. Jarre zrewolucjonizował pojęcie koncertu, tworząc muzyczno-świetlne prezentacje. By wziąć udział w jednej z nich, do bydgoskiej Łuczniczki zjedzie kilka tysięcy fanów z całego kraju. Organizacja dwugodzinnego występu to spore wyzwanie dla ekip technicznych. Instalację sceny rozpoczęto wczesnym rankiem. Sprzęt przywiozły 4 tiry. Scena jest ogromna, jak widać za mną. W przygotowaniach bierze udział około 70 osób obsługi lokalnej, 50 osób obsługi, która jeździ w trasę. Każdy występ Jarre'a jest dla fanów wielkim przeżyciem. Sam muzyk uważa, że dla niego najważniejsze są właśnie odczucia publiczności. Tę polską traktuje szczególnie. Szanuję Polaków za to, że traktują moją muzykę jako symbol ucieczki, wyzwolenia czy marzeń. Artysta zapewnia, że dla fanów koncert w Łuczniczce będzie niespotykanym show, którego doświadczyć będą mogli wszystkimi zmysłami. Muzyk zagra utwory z najbardziej znanych płyt, wykorzystując m.in. legendarną laserową harfę.